Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl, aka Michał. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Sonic R. Jest to gierka wyścigowa, która wyszła w 1997 roku na Sega Saturn, a na wersję PC-tową wyszła w 1998, czyli dokładnie rok później. Kiedyś tę gierkę nagrywałem na kanał z wersji Sonic Gems Collection, ale postanowiłem, że ponieważ tamten let's play był w gównianej jakości nagrywany, bo nagrywałem z nagrywarki SD i to jeszcze w formacie 4x3, plus no nie podobał mi się trochę komentarz, więc postanawiam, że zrobię odświeżoną wersję tej oto gry na kanał. Mamy tutaj też cztery opcje w Select Mode, rzecz jasna. Grand Prix, czyli fabuła. Time Attack, czyli coś a la Time Trial. Nie wiem, tak chyba mi się kojarzy. Multiplayer. O, możemy zagrać sobie w multiplayera. Oraz opcje, więc wejdziemy sobie w tą interesującą, że tak powiem, opcję. I mamy tutaj czasy. Możemy sobie zapisać lub załadować grę. Mamy tutaj, że tak powiem, dźwięk, sound. Czyli możemy sobie, że tak powiem, wokale włączyć lub wyłączyć, ponieważ tak tutaj w soundtracku jest wokal. No i możemy sobie tutaj oczywiście ustawić głośność. Ja zostawię sobie tą defaultową. Mamy tutaj kontrolki, czyli możemy w ogóle pada podpiąć i na klawiaturce zagrać. Tu proszę bardzo, są kontrolki przedstawione. O gierce, czyli tutaj możemy oczywiście sobie zmienić poziom trudności od easy po hard. Duchy możemy sobie włączyć lub je włączyć. No i tutaj chyba warunki pogodowe są. Dobra, ja sobie zagram na normal, bez zbędnego przedłużania. No i tutaj możemy oczywiście wyjść do Windowsa, ale myślę, że ta opcja nas nie interesuje, więc bez zbędnego przedłużenia lecimy w Grand Prix i lecimy sobie z fabułą. Mamy tutaj do wyboru 9 postaci. Mamy chwilowo odblokowane 4 pierwsze, czyli od początku. Mamy tutaj Sonica, mamy tutaj Tailsa, Knucklesa, Amy. Pozostałymi to Dr. Eggman, Metal Sonic, Tails Doll, Metal Knuckles oraz ten robot cały doktora Eggmana, z którym walczyliśmy w Sonic 3 i Knuckles, kiedy robiliśmy historię Knucklesa. Dobra, ale ponieważ jest to gra odnośnie Sonica, w sensie Sonic jest w tytule, to my tutaj sobie zagramy Sonikiem, bo jego imię widnieje w tytule. Szkoda tylko, że taką hipokryzją jest to, że Crashem nie zagrałem, grając w Crasha Team Racing, tylko Tiny Tigerem. No ale trudno się mówi. No i dobra, mamy tutaj 5 plansz. Ta gra nie ma więcej niż 5. To jest trochę szkoda, bo jest fajną gierką wyścigową i moim zdaniem ma ambicje na mieć więcej niż jedną trasę. No ale po kolei, mamy tutaj Resort Island, Radical City, Regal Ruin, Reactive Factory oraz ostatnia plansza, której chwilowo nie znamy nazwy. I jedną z tych ciekawostek odnośnie Sonica R są takie, że wszystkie trasy mają literkę R w nazwie. Widzicie, macie tutaj Resort Island, Radical City, Regal Ruin, Reactive Factory. I to też nawiązuje do tytułu samej gry, czyli Sonic R. No dobra, jedziemy z koksem z Resort Island. Jedziemy. Kolejną ciekawostką, jaka jest w tej otóż gierce, jest taka, że mamy więcej niż jedną pogodę. Czyli w sumie jak teraz mamy tutaj lato, to możemy mieć różne warunki pogodowe. Zaczynawszy od lata albo późnej wiosny, kończąc na takich warunkach jak, nie wiem, śnieg, deszcz i tak dalej, wiecie. Zmiana pory roku. No i oczywiście standardowy motyw Sonica R, który jest znany zaraz po Super Sonic Racing, które zostało zremiksowane w Sonic Generations. Taka kolejna też ciekawostka. Czyli Can You Feel the Sunshine? I z tą muzyką krążyły różne miejskie legendy, że kiedy cofnie się od tyłu, to tajemniczy Tails Doll, nie wiem, pojawi się za nami i zrobi nam krzywdę i, nie wiem, wbije szpony w nas czy coś takiego. Nie wiem, dziwna była ta miejska legenda. Zresztą w ogóle postać Tails Dolla to jest w ogóle śmiech na sali, moim zdaniem, bo
ludzie doszukują się jakichś tutaj, nie wiadomo, legend do postaci, która tak naprawdę... Cholera jasna. Jakby to wytłumaczyć? Po prostu śmieszy mnie głupota ludzka, że ludzie próbują tutaj jakieś... Fuck, nie udało się. Dobra, musimy retry zrobić. I widzicie, mamy teraz południe. Wracając w ogóle do tematu Tales Dola. To jest w ogóle śmieszne, bo... Ta postać stała się miejską legendą, ponieważ ludzie zaczęli tworzyć w ogóle jakieś fanfiki, inne tego typu rzeczy i że jak się puści ten Can You Feel the Sunshine od tyłu, to ci przyjdzie Tales Doll i ci krzywdę zrobi. To jest w ogóle po prostu smutne. Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze? Że ludzie tak jakby ten mit jakby łyknęli już za tamtych czasów, nie? I niektórzy do teraz się próbują wykłócać, że jak puścisz Can You Feel the Sunshine od tyłu, to przyjdzie Tales Doll i ci krzywdę zrobi, nie? Dajcie spokój, ludzie, to jest po prostu takie mega fest żałosne. Masakra. Ciekaw jestem, co będzie, jak ktoś weźmie ten klip. W sensie, zrobi przeróbkę z tego mojego odcinka i nagle ktoś puści to od tyłu. Ciekaw jestem, czy... Tales Doll również przylezie. To by było ciekawe. Swoją drogą, nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy nie, ale z tego, co dobrze i doskonale pamiętam, znaczy wiem, że to jest w tej wersji, nie wiem, jak było w wersji Sonic Gems Collection, ale kiedy mamy wyścig z bossem, ponieważ tak, zaraz będziemy mieli wyścig z bossem, czyli z Metal Sonicem, to jak tutaj mamy zdjęcie tych postaci, tak jak z Team Racing i z innych wyścigówek, wiecie, że na przykład jesteś pierwszy, to tam jest zdjęcie przykładowo Crasha, który prześcignął tam Cortexa i kogoś tam jeszcze, nie? To śmieszna sprawa, ale kiedy mamy wyścig z bossem, to w ogóle bossów nie obowiązuje, że nie ma jakby ich zdjęć. To jest dziwne moim zdaniem. I to strasznie dziwne. Aj. Dobra. Trzecie podejście. Jeżeli teraz mi się nie uda, no to będzie edyt. I mamy teraz ciemnicę. Ale ciemno. No, tak więc tak jak powiedziałem, mamy raczej taką możliwość wyłączenia wokali, tak więc jeżeli nie lubicie, jak ktoś tam wam śpiewa sobie, tak jak tutaj te panie, które śpiewają sobie w soundtracku, no to możecie równie dobrze to wyłączyć. Ale ja uważam, że to jest troszeczkę taka magia tej gry wtedy mija od razu, że jakby ta gra była z tego rozpoznawalna, że to była gra, gdzie miała... soundtracku wokal i takie wyłączanie tego to troszeczkę jest takie, no nie wiem, dla mnie to osobiście słaba opcja, ale jak ktoś nie lubi czegoś takiego słuchać, to droga wolna, nikogo nie zmuszam przecież. Mi osobiście ten soundtrack nie przeszkadza, uwierzcie mi, w życiu nasłuchałem się gorszych soundtracków niż to, co tutaj jest zaprezentowane. Trust me, po prostu trust me. No i co, mogę wam sobie opowiedzieć o tym, jakie ja mam w ogóle wspomnienia, powiedzmy, z tą gierką. Bo pierwszy raz tak naprawdę na tą gierkę natknąłem się przez to, że tam miałem Sonic Gems Collection, ale przyznam, że jedyne, co mnie w tej gierce trochę boli, to to, że ta gierka jest za krótka. Bo ogólnie soundtrack, pomysł na poziomy, jak i wygląd tych poziomów jest po prostu moim zdaniem jak na Sega Saturn, bardzo fajny sposób zrobione. I nie mam do czego się naprawdę tutaj przyczepić. No i dobra, i mamy teraz prepare to challenge, ponieważ tak, może to wytłumaczę krótko i na temat. Te 5 monet jest nie bez powodu, ponieważ aby zmierzyć się z Metal Sonicem, czyli z bossem, trzeba po prostu zdobyć te 5 sonicowych monet. Jeżeli ich nie zdobędziecie, to po prostu... A przykładowo będziecie pierwsi i zdobędziecie szmaragd, to będzie tylko informacja, że zdobyliście szmaragd, ale będziecie musieli wyścig powtórzyć. Tak więc... Monety to jest priorytet, żeby dostać się do ostatniego poziomu i wygrać cały ten turniej wyścigowy. I tak naprawdę to jest cała ta fabuła, ponieważ nie ma tutaj niczego dogłębnie powiedzianego, że nie wiem, doktor Robotnik postanowił, nie wiem, rzucić w, kurde, przykładowo Salt Island wyzwanie tego dla Sonika i całej ekipy, żeby udowodnić, kto jest tak naprawdę dobrym ścigaczem. Jeżeli ktoś jest szybszy, to nie wiem, on podbije planetę czy coś. Nie, takiego czegoś nie było, przynajmniej nie było
tego w ogóle usłyszeć. Swoją drogą, jeśli chodzi o jakość teraz, streamuję i nagrywam z nowej karty graficznej. Dlaczego o tym wspominam? Bo zaraz się pojawi, że mnie to nie interesuje. Od razu dla nowych osób, które trafiły przypadkiem na ten let's play czy coś, to już mówię i objaśniam. Od tak naprawdę początku dekady mojej zagramerskiej, czyli od 5 lat, lubiłem tak jakby trochę poinformować ludzi o jakimś moim tam sprzęcie czy coś, więc myślę, że to jest spoko okazja, by poboczny temat tutaj rozpocząć. A więc kupiłem sobie NVIDIA GeForce 1050 Ti. Jest to bardzo fajna karta graficzna, która pozwala mi teraz streamować i nagrywać praktycznie w jakości 1080p i 60 klatkach. Ponadto przeniosłem się na Windowsa 10. Tak, w tym momencie jestem na Windowsie już 10. I swoją drogą mamy tutaj Metal Sonica już odblokowanego. Jestem na Windowsie 10, no i teraz nagrywam w 1080p 60 oraz w bitrate 8000, tak więc myślę, że jakoś będzie fajna. Dobra, żarty, a raczej nie żarty na bok, tylko poboczne tematy teraz na bok. Jak widzicie, Resort Island ma obok siebie, przy tej jakby kręcącej się wokół wyspy, dwa trofea. To oznacza, że już ja mam wyścig zaliczony. Tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania czas na Radical City. Ups, sorki. Miałem tutaj wejście, że tak powiem, smoka. Dobra, lecimy z Radical City. Piękny soundtrack. Piękny soundtrack. Uhuhu. Living in the City, dokładnie. Sorki za ten moment ciszy, po prostu musiałem tutaj zebrać myśli. Co mogę powiedzieć o tej planszy? Jest ona bardzo spoko. Ma bardzo spoko soundtrack. Zresztą tak jak każda plansza, więc jeżeli chodzi o wygląd, to ja tutaj nie będę za bardzo oceniał, bo ja bym musiał każdą trasę zachwalić tutaj. Taka jest prawda. No ale przy okazji Sonic zdobywa sobie tutaj moce, tak jak widzicie teraz. Moc magnezu, która po prostu łapie wszystkie pierścienie. No i mamy sobie teraz 3 na 5 sonikowych monet. Dzięki temu jestem pierwszy. Tak jak mogliście zauważyć, tam było logo w ogóle Sonica R. To jest kolejną taką ciekawostką, jeżeli chodzi o tą gierkę. Piękny soundtrack, my friend. No i pięknie, teraz tylko wystarczy być pierwszym, no i w sumie zdobyć drugi szmaragd, bo już od tej planszy mamy dwa szmaragdy, bo jeden już mamy zebrany. Tylko w pierwszej planszy był jeden szmaragd do zebrania. W ogóle polecimy tędy. Polecimy se tędy, hehe. Ten soundtrack w ogóle jeszcze lepiej się później rozkręca, ale to niestety tego nie dotrwamy. Szkoda. Wielka szkoda. No i mamy purpurowy szmaragd. Teraz tylko wystarczy być pierwszym. Naklus siedzi mi na ogonie, ale myślę, że ja go szybko zgubię. Zresztą wykorzystam skrót. Kurde, i ten fajny moment by tutaj soundtrack wleciał. Trudno się mówi. Mamy 5 na 5 monet, mamy 2 szmaragdy, więc nadszedł czas na, że tak powiem, pojedynek z miejską legendą internetu. Czyli samym Tails Dolem. Matko Bosko. Moim zdaniem ta postać naprawdę... Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego ludzie robią jakieś dziwne miejskie legendy wokół jakiegoś głupiego pluszaka. Głupiowego, tak. Co to w ogóle jest za słowo, pomidor? W ogóle co ja chciałem jeszcze poruszyć odnośnie ciekawostek? Nie wiem, nie mam pewności, czy to są wszystkie ciekawostki, które rzecz jasna chcę powiedzieć. Ale wiem, że jedną też z tych ciekawostek jest to, że
To jest praktycznie, można by powiedzieć, że taka ekskluzywna gra na Saturna. Już jestem z powrotem. Kurde, coś dzisiaj, taki mam dzień, że ciągle telefony. Swoją drogą nagrywam to 9 kwietnia dla osób ciekawych. Nie wiem, możliwe, że wy nawet jutro zobaczycie ten LPK jednoodcinkowy. Albo w sumie, jaki LPK? To jest jednoodcinkowiec. A wracając do tematu, można by powiedzieć, że ta gra w sumie ekskluzywnie na Saturna wyszła, no bo rok później dopiero wersja PC-towa i ta gra w sumie bardziej rozpoznawalna jest na Saturnie niż na komputerach osobistych. Nie wiem jak mam to skomentować. Tak mi się przynajmniej wydaje, że bardziej ta gra jest znana na Saturn. Zresztą to jest jedyny Sonic na dobrą sprawę. Nie, w sumie czekajcie. Sonic Shuffle chyba na Dreamcasta wyszedł. Tutaj nie mam akurat pewności. Ale wiem, że przed tą grą albo po tej gierce miał być jeszcze jeden ekskluzywny Sonic. I to był Sonic Saturn, który też jest taką w sumie bardziej ciekawostką. Wieście 6 pierścionków, zarąbiście. Living in the city. W sumie my mamy już tutaj wyścig skończony, bo ci w ogóle bossowie to też są takie miękkie faje. W ogóle się nie starają, żeby w jakiś sposób wygrać. Sami zresztą widzicie. Udało się bezproblemowo na dobrą sprawę. No i mamy teraz już całościowo 3 szmaragdy chaosu. Jeszcze tylko 4 i już mamy wszystko zdobyte z tej gierki. Grand Prix. Oczywiście znowu Sonic. Regal Ruin. Lecimy. O, tam mamy już piramidę i sfinksy. I tutaj kolejna ciekawostka jest taka, że mamy tutaj te sfinksy z Knucklesem. Tak zauważyliście zresztą. Dobra, mamy już 2 monety zebrane. 2 monetki, hehe. Jeszcze tylko 3. Ale tutaj znam akurat lokację monet. Co się w sumie w każdej planszy znam, tylko po prostu w jednej łatwiej zdobyć, w drugiej nie. Drugiej nie, no, dokładnie. I na przykład następna plansza jest dokładnym przykładem tego, że ciężej jest zdobyć te monety od razu. Tam na przykład, o. Back in time. Kurde, to jest też dobre music. Back in time, hehe. Tak jak ten, też znana dosyć piosenka Pitbulla. Back in time. Tego wiecie, wykonawcy. Nie, nie chodzi mi o ten film Pitbull. Żeby nie było. Musiałem tutaj tego boosta ominąć, bo jak zauważyliście, czasami jest sytuacja taka, że boost potrafi ci zabrać wszystkie pierścionki i potem jest, no, klops. Łagodnie mówiąc. Spieprzyłem! O nie, teraz mamy ten Regal Ruin w wersji nocnej. W ogóle 20 minut dopiero nagraniu, a my już mamy ponad połowę gry, tak na dobrą sprawę. Wow! Dawno tak szybko let's playa nie robiłem. Dobra, wszyscy tutaj ścigamy na Knucklesa. Tutaj Ivo Robotnik, bo w tamtych czasach to był jeszcze Ivo Robotnik. No i co, lecimy za Knucklesem, nie? Knuckles, oddawaj mnie tutaj. Dawaj mnie moje pole, łyse pole, kurde. Głąbie. Dawaj. Jest.
O, ale się spowolniłem. Cholera jasna. Byleby teraz być pierwszym w jakimś tam stopniu. Nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbuję. Ty, jak ja tego Knucklesa dogoniłem chyba. Jo, ja go prześcignąłem nawet. O nie! Nie, tak być nie będzie, Knuckles. Ale go porobię. Co za frajer. Dobra, mamy tutaj tego Robo Eggmana z Sonica 3 Knuckles. A myślę, że to będzie kurde Metal Knuckles. A nie, on jest w następnej planszy, dobra. Pomyliło mi się, ale frajer z niego tak czy siak, z tego Knucklesa. Dobra, lecimy z Koksem. Ale nie, naprawdę tutaj ten poziom to też mnie kurde. Jak na Saturna to naprawdę ta gra wygląda bardzo ładnie. To jest moje skromne zdanie, wy możecie się z nim nie zgadzać. Ale naprawdę kurde. Te azdeckie azdeckie, czy to są takie bardziej egipskie właśnie? To jest problem, bo to wygląda tak jak taka azdecka budowla. Ja wiem, że to jest kamienna cegła i tutaj wszystko inne ten, ale tak kurde nie wiem, skojarzyło mi się z tym. Mogę się mylić. Jestem tylko człowiekiem, pamiętajcie. Wow. To było dobre. A, i kolejna ciekawostka, bo to też jest ważne, żeby napomknąć. W momencie, kiedy mamy wyścig z bossem, to wszystkie skróty są od razu otwarte, więc nie musicie zbierać nie wiadomo jaką ilość pierścieni, żeby tam, nie wiem, kurde, dostać się do skrótu. Nie, mamy tutaj znowu sfinksy Knucklesowe. Sfinksy Knucklesowe, Jezus, jak to brzmi. Open. Widzicie, to open się tam miga sobie. A Robo Eggman po prostu dał dupy po całości na tej planszy. Tyle w temacie. On nawet nie jest w stanie już mnie dogonić. Ja bym mógł w sumie... Znaczy, byłby w stanie, gdybym sobie stał w miejscu. O. Ale tak to. I mów... nie powiem tego. Domyślajcie się, o co chodzi. No dobra, Robo Eggman jest pokonany, więc pal gumę, gościu. 5 szmaragdów. I w tej planszy, co teraz będziemy robić, ja będę się najpierw chyba skupiał na tych. Najpierw na monetach, a dopiero potem zrobię sobie szmaragdy. Na Reactive Factory, bo tutaj też jest bardzo dobry soundtrack i w sumie trasa jest też bardzo masna, moim zdaniem. Dobra, lecimy z Koksem. Najpierw, kurde, priorytet, czyli monety. Pym. To jest też epic soundtrack. Jestem po prostu zdumiony, jak to wszystko pięknie tutaj sobie w OBS-ie chodzi i nic nie laguje. Naprawdę. Nic, tylko się cieszyć. Z zakupionej oczywiście karty. Niestety będę teraz ostatni, ale ja to nadrobię, spokojnie. Mamy 3 na 5. Teraz, kurde, wystarczy zdobyć pozostałe monetki. Może jeden szmaragd uda nam się zdobyć, kto wie. Rio, hehe. Nie no, po prostu soundtrack jest epic. Nie ma co tutaj, kurde, dyskutować. No, jeden w sumie spróbujmy zdobyć. O, widzicie, trzeba tutaj czasami tak podskoczyć, żeby załapał szmaragd. Tego sobie później zdobędziemy. Bo tutaj z tej żółtej tuby wyleci. Tak więc wszystko na spokojnie, my friend.
Powtórzy się potem ten wyścig. I teraz byleby być pierwszym. Dogonimy za tego Knucklesa. Sraklesa. O nie, tak być nie będzie. My go zaraz tu prześcigiem, widzę głąba, cfela. Nie! O! Dobra, prepare to challenge. Mamy monety, to jest najważniejsze, więc w sumie zapomniałem powiedzieć, że jak mamy monety, to możemy nawet być drudzy albo trzeci. Wyścig się pójdzie, wygra. Poza tym Metal Knuckles to też ma kurde dwucyfrowe IQ, więc tak jak jego oryginał zresztą. Pal gumę Knuckles. Przyznam szczerze, że gdy pierwszy raz grałem w Sonica R, to ci bossowie sprawiali mi jakikolwiek ten kłopot, ale teraz... Matko Bosko, teraz gdyby ktoś mi powiedział, że bossowie w Sonicu R sprawiają komukolwiek kłopot, to bym trochę zwątpił, naprawdę. I co w ogóle zrobiło się? Zakręcił w jakiś sposób? Nie, on wybrał dłuższą trasę. Ha, frajer. Dosłownie frajer. Patrzcie, znowu kurde. On znowu poleci tym skrótem. Nie, on za mną teraz leci. O kurde, spryciarz jeden. Myślałem, że on znowu kurde popierdzieli trasę. Byłoby śmiesznie wtedy. Swoją drogą, dzięki Pixelowi mam też wersję PC-tową Sonica R albo R. R jak pirat. Nie, dzięki Pixelowi ogólnie mam Sonica R, za co mu bardzo dziękuję, że przekazał mi wersję PC. A, widzicie, udało się, wygraliśmy bezproblemowo. A on tam, widzicie, uderza rączkami sobie o podłogę. Mamy jeden szmaragd chaosu. A nie, przepraszam, nawet nie mamy, bo przecież przegraliśmy. XD. Dobra, mamy teraz wszystkich poza Eggmanem odblokowanych, więc... Nawet ostatnia plansza się nam nie odblokowała, tak więc słuchajcie, moi drodzy. Ponieważ widzieliście już jeden tak naprawdę szmaragd, więc... Pozwólcie, że wam pokażę, jak zdobyć drugi. Dlatego zedytujemy sobie teraz. Dobra, jesteśmy na miejscu. Odblokowujemy to. I szary szmaragd właśnie nam wyskoczył. Tak więc, jak widzicie, żadna filozofia. Po prostu zebraliśmy sobie tam szmaragd, więc teraz musimy zebrać ten, który już widzieliście. Dlatego pozwólcie, że widzimy się, gdy już skończę wyścig, jak będę pierwszy. Dobra, jestem z powrotem. Mamy już wszystkie szmaragdy. I wyścig skończony. Yeah! Udało się, bezproblemowo. No i cóż, co teraz robi te 7 szmaragdów? Otóż, będziemy mieli Super Sonica. I będzie ten słynna muzyka lecieć, która jest bardzo znana na YouTubie i wszędzie. Tutaj mieliśmy animkę, w sensie animację. I teraz będziemy mogli sobie grać Super Soniciem. A soundtrack, jaki będzie towarzyszył w ostatnim poziomie pod nazwą Radiant Emerald, sami zresztą usłyszycie, tak więc bez zbędnego przedłużenia lecimy. Swoją drogą, ta plansza jako ostatnia jest zarąbista.
To jest właśnie ta muzyka, która została zremiksowana w Sonicu Generations. Ja pierniczę, Super Sonic Racing. Dokładnie tak. Zadanie w tym wyścigu jest bardzo proste, po prostu bądźmy pierwsi, bo tutaj jak widzicie ścigamy się już z bossami, z którymi już walczyliśmy, a raczej ścigaliśmy się poprzednim razem, na poprzednich planszach. Dokładnie na tych czterech pozostałych. No i tak naprawdę tutaj nie mamy już nic do zrobienia, ani szmaragdów, ani monet, po prostu bądź pierwszy i masz zaliczoną całą grę. I my to uczynimy. Mamy już 35 minut na nagranie, tak więc będzie to jedno odcinkowe na bank. Sonic Racing. Epickość, w ogóle te trasy naprawdę epicko wyglądają, tak więc myślę, że w sumie może za wcześnie trochę na to, ale już będę powoli wystawiał ocenę tej gry, bo będę chciał was zostawić na napisach końcowych, bo jest tam też przepiękna muzyka, którą bardzo szanuję. Co sądzę o tej gierce? Uważam, że ta gra jak na swoje lata się bardzo dobrze zestarzała. Ma bardzo dobry soundtrack, bardzo dobry pomysł na poziomy. Ogólnie graficznie, oprawa graficzna i wszystko tutaj, udźwiękowienie po prostu epickie. Jest bardzo dobrą grą wyścigową. Szkoda tylko, że taką krótką. No ale cóż. Nie można czasami zbyt dużo oczekiwać i zbyt wiele dostać. Wygraliśmy. Dzięki za uwagę. Wystawiam tej grze w skali od 1 do 10 ocenę, 8 na 10, ponieważ jednak te dwa punkty odejmuje to, że ta gra jest troszeczkę krótka. No trudno. Nie można zbyt wiele oczekiwać. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, w sensie, że podobała się wam ta wersja tego pseudo let's playa, bo pseudo let's play dlatego, że to jedno odcinkowiec. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej wersji, obejrzyjcie sobie zresztą obie wersje let's play i sami stwierdźcie, którą wam się lepiej oglądało. Na razie to tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ja was zostawiam z pięknym soundtrackiem. I możliwe, że zrobimy sobie live'y z Sonica R, ponieważ zagramy sobie pozostałymi postaciami. Albo jeden live, zobaczymy. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Same thing.